Hej, witam was serdecznie, jestem Ethan, a to będzie krótki poradnik do tego, jak poradzić sobie z 30-dniowym okresem testowym programu Adobe Premiere Pro. Akurat ja używam tutaj wersji CS5.5 i jak widzicie, mój okres 30-dniowy testowy dobiegł końca. Jak sobie z tym poradzić? Oczywiście to wyłączę. Wchodzimy w Start, mój komputer, dysk C. I tutaj najlepiej sobie po prostu w prawym górnym rogu wyszukać SL Store. Komputer chwilkę pomyśli nad tym. Znaczy właściwie będzie starał się go wyszukać, więc to może kilkanaście sekund zająć. I oczywiście omawiany folder został znaleziony w C, program Data Adobe. I tutaj mamy dwa pliczki. Ja sobie dodatkowo stworzyłem na pulpicie skrót do tego folderu, także mogę go sobie tutaj po prostu spokojnie za każdym razem odpalać. Jedyną rzeczą, jaką trzeba zrobić w tym miejscu, jest po prostu zaznaczenie i usunięcie tych dwóch plików. Po ponownym uruchomieniu programu Adobe mam wersję 30-dniową, z tym, że tutaj właśnie dlaczego zrobiłem sobie odnośnik, znaczy skrót na pulpicie do tego folderu, ponieważ jak wezmę teraz Start Trial, oczywiście skip this step, bo nie potrzebuję tam się logować. Wybiorę sobie jakiś pusty projekt, który po prostu miałem odpalony. To po kilku sekundach pojawi mi się, że licencja znowu jest 0 dni. Natomiast mogę spokojnie sobie tutaj kontynuować wersję testową, klikając continue i oczywiście znowu skip. I oczywiście w tym momencie już mogę sobie spokojnie wszystko robić, co tam chcę, oczywiście renderować i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli znowu wyłączę cały program i odpalę go ponownie, to już w tym miejscu znowu mam 0 dni, więc posiadanie tak naprawdę tego skrótu na pulpicie do tego folderu jest moim zdaniem bardzo pomocne, bo po prostu za każdym razem, jak chcę sobie przerenderować jakiś filmik, wchodzę w ten skrót, kasuję dwa pliki, uruchamiam Adobe, tam po prostu continue, skip i już mogę sobie spokojnie pracować. Praca, która zajmuje 20 sekund, można powiedzieć, jest zrobiona i nie muszę się bawić w przeinstalowywanie całego programu, taka żeby po prostu mieć tą wersję testową dokładnie na 30 dni. Tak więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się przyda i że będziecie tworzyć swoje ciekawe materiały na YouTubie. Tak więc dzięki za wszystkie łapki, za wszystkie komentarze i trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w kolejnych poradnikach. Hej, hej!